Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótką demonstrację przeglądarki Bing połączonej z sztuczną inteligencją AI, Artificial Intelligence. Cóż tu mogę powiedzieć, to nowy produkt firmy Microsoft, ostatnio ogłoszona premiera, tak zwany Copilot, czyli drugi pilot, który umożliwia nam prowadzenie wyszukiwania, prowadzenie współpracy z akurat w tym wypadku wyszukiwarką Bing. Chciałbym Wam zademonstrować, jak to działa, ponieważ ostatnio pisałem na mojej szufladzie o aplikacji WatchGPT. Tutaj mamy do czynienia z nieco nowszym modelem sztucznej inteligencji, czy chatbota GPT. Tu już podobno wykorzystywana jest nowsza wersja, ale jak to działa, zobaczymy w praktyce. Ja w tym momencie będę korzystał z wersji, która działa na systemie iOS, czyli na iPhone'ie, ale oczywiście Binga możecie sobie zainstalować na komputerze, tablecie, smartfonie, gdzie tylko chcecie. Problem polega tylko na tym, że musicie zarejestrować się do programu użytkowników chcących korzystać z tej sztucznej inteligencji, z tego chatbota. Jak tego dokonać? Tyflocentrum. Bing. Odpalamy sobie, przynajmniej Bing. Na iOSie tak to wygląda, odpalacie sobie aplikację Bing, wyszukiwarkę i co tu, czego szukacie? Szukacie takiej opcji chat. Gdy w nią klikniecie, wtedy pojawi się Wam okienko z informacją, że jeśli chcecie korzystać, musicie się zarejestrować, zalogować i wtedy wskakujecie na listę oczekujących, czyli musicie mieć jakieś konto Microsoftowe. Ja o tym mówię, a Wam tego nie demonstruję, głównie dlatego, że po prostu ja już ten proces przeszedłem i nie jestem go Wam w stanie zademonstrować. Ale gdy już będziecie zalogowani i w końcu traficie do tego grona użytkowników, którzy mogą z Binga korzystać, wtedy po uruchomieniu aplikacji dotykacie sobie, bo tu wiadomo, na ekranie są różne takie rzeczy związane po prostu obrazek, z wyszukiwarką. Rybarz, obrazek 3. Ale one nas nie interesują. My dotykamy ekranu u samego dołu. Tam mamy kilka kart. Wiadomości, przycisk. Wiadomości. Zaznaczone. Bing. I przycisk. Bing. I w ten przycisk Bing, pomimo tego, że on jest zaznaczony, tak VoiceOver nam go anonsuje, stukamy raz jeszcze. Witamy w nowej usłudze Bing. I tutaj krótki taki komunikat, który cały czas będzie nam się wyświetlał u góry ekranu, ale chciałbym Wam go zademonstrować, żebyście wiedzieli, jak Wam pojawi się już dostęp do tej usługi, czego możecie się spodziewać. Korzystaj z możliwości sztucznej inteligencji, aby znajdować odpowiedzi z internetu, tworzyć zawartość pisemną i nie tylko. Warunki użytkowania. Łącze. Tutaj możecie poznać więcej szczegółów, jak z tego korzystać i jak z tego nie korzystać, bo też aplikacja ma swoje ograniczenia. Oświadczenie o ochronie prywatności. Łącze. W jaki sposób usługa Bing używa sztucznej inteligencji? Przycisk. Co jeszcze może zrobić usługa Bing? Przycisk. Tego nie będziemy rozwijać. Jak będziecie chcieli, możecie sobie o tym oczywiście poczytać samodzielnie. Jakie są najnowsze wiadomości dotyczące technologii? Przycisk. Wybierz styl konwersacji. I tutaj teraz rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, mianowicie wybieramy sposób, w jaki będziemy współpracować, a właściwie w jaki Bing będzie nas obsługiwał. I tutaj mamy parę parametrów do wyboru. Zobaczcie. Wersja zapoznawcza. Więcej moc kreatywności. Przełącz przycisk. Nie, więcej zrównoważone. Przełącz przycisk. Naciśnięty. Mamy wybraną domyślnie taką wersję zrównoważoną. Więcej precyzyjne. Przełącz przycisk. Precyzyjne odpowiedzi. Więcej precyzyjne. Przełącz przycisk. O co tu chodzi? Tu chodzi generalnie o to, że gdybyście chcieli na przykład napisać jakieś opowiadanie, wtedy więcej moc kreatywności. Wybieramy na przykład moc kreatywności. Jeśli chcecie szukać jakichś precyzyjnych, dokładnych informacji, więcej precyzyjne. Przełącz przycisk. To klikacie precyzyjne. Więcej zrównoważone. Przełącz przycisk. A my domyślnie dla potrzeb naszego nagrania zostawmy sobie po prostu więcej zrównoważone. Zrównoważone. Zaznaczone. Gdy w to klikam, u dołu ekranu pojawia mi się kilka dodatkowych przycisków i kontrolek. Zobaczcie. Generuj scenariusz, poleć dobrą książkę, graj w ciekawostki. Co to jest? Mamy kilka takich podpowiedzi, z których możemy sobie skorzystać na dzień dobry, gdybyśmy chcieli po prostu poznać usługę. Graj w ciekawostki.
Poleć dobrą książkę. Generuj scenariusz. Przestań odpowiadać. Wygasz nowy temat. Przycisk. I mamy tutaj takie przyciski, którymi będziemy zarządzać. Przestań odpowiadać. Przestań odpowiadać to, gdy aplikacja wyświetla nam informacje albo przygotowuje dla nas informacje, to będzie trwało. To jest największy minus Binga i wszystkich tych czatów GPT, że tworzenie, przygotowywanie dla nas informacji trwa dość długo i jeśli chcemy zatrzymać ten proces, wtedy klikamy właśnie w ten przycisk. Przestań odpowiadać. Przestań odpowiadać. Nowy temat. Przycisk. Nowy temat, jeśli chcemy mieć porządek, bo też działa to w taki sposób, że domyślnie cała nasza konwersacja po prostu przesuwa się do góry i my możemy wracać do wcześniej zadawanych tematów, ale możemy w ustawieniach tak to zmienić, że każde następne pytanie będzie nam pojawiało się jako jedyne, w sensie odpowiedzi na ekranie. To już od Was zależy, a możemy też po prostu za każdym razem rozpoczynać sobie nowy temat. Jest to o tyle interesujące, że nasze kolejne pytania zadawane w tak zwanym jednym wątku, one analizowane są pod kątem wcześniejszych odpowiedzi. Czyli jeśli ja pytam o coś, o jakąś książkę, czy o jakąś postać, czy o cokolwiek, to na podstawie wcześniejszych odpowiedzi kolejne odpowiedzi są doprecyzowywane, ale tylko w ramach tego jednego tematu. Zaraz Wam pokażę, to postaram się zademonstrować. Zapytaj usługę Bing. Zadaj mi pytanie, wielokropek. Zadaj mi pytanie i tu mamy typowe pole tekstowe, gdzie zaraz będziemy sobie wpisywać pytanie. Lotki animation, wygaszone, przycisk. Tu mamy po prostu animację, która tam się kręci w momencie, gdy usługa przygotowuje dla nas odpowiedź. Tryb wprowadzania tekstu, wygaszony, przycisk. Mamy wygaszony ten przycisk, ponieważ jesteśmy w trybie wprowadzania tekstu. Włącz tryb wprowadzania mowy, przycisk. I możemy włączyć tryb wprowadzania mowy, czyli możemy po prostu mówić do urządzenia, a urządzenie będzie nam odpowiadało syntezatorem mowy. Ja Wam tego nie zademonstruję z dwóch powodów. Jeden to taki, że i tak byście tego nie słyszeli na nagraniu, bo ja bym tą informację dostał zwrotnie do słuchawek, a Wy byście tego w nagraniu nie mieli. To jeden powód. Drugi powód, nie używam tego w praktyce na co dzień, ponieważ syntezator VoiceOvera nakłada mi się na moją wypowiedź, bo cały czas w momencie, gdy rozpoznawana jest moja wypowiedź, to VoiceOver automatycznie ją odczytuje. I wychodzi z tego absolutny miszmasz, więc jeśli chcecie z tego korzystać, to musicie wyciszać VoiceOvera. Przypominam, podwójne stuknięcie trzema palcami na ekranie. Dlatego teraz Wam tego nie demonstruję. Jak chcecie, to oczywiście sobie udostępnij testujcie. Udostępnij całą konwersację. Przycisk. No i możemy tutaj ostatni przycisk udostępnić sobie całą konwersację, czyli jeśli na przykład stworzycie sobie jakieś opowiadanie, na przykład w odcinkach, jest tego dużo, sporo, nie wystarczy skopiować tekstu z ekranu, no to wtedy najwygodniej sobie po prostu to udostępnić, wysłać do siebie. W ten sposób nie przepadnie Wam to w momencie, gdy obsługujecie Binga z poziomu urządzenia mobilnego, czyli nawet taka praca kreatywna, to co mówiłem, że w przypadku zegarka, no nie bardzo ma sens, tak już w przypadku urządzeń mobilnych jak najbardziej możecie w ten sposób starać się pracować z Bingiem, co zaraz postaram się zademonstrować. Ale ok, zacznijmy od jakichś prostych rzeczy. Zapytaj usługę Bing. Zapytajmy usługę o coś prostego. Pole tekstowe. Zapytaj Może usługę Bing. Zapytajmy wejście ekranu Braille. Na przykład. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. 6 punkt. Kropki 4. Wielkie T. O. Kto e, S, T, jest T, R, E, Z, Y, D, E, N, T, E, M. Prezydentem. Wielki R. R, K. R, A, I, N, Y, znak zapytania, Ukrainy. Ukrainy. Lotti Animation. Słyszycie to, Lotti Animation. Dałem orientacja po prostu pionowa. Dwa palce ekranu Braille'a. W bok w trybie Braille'a. Orientacja pionowa. Trwa wyszukiwanie. Możecie dotknąć Jeden. Na ekranie. Wyślij wiadomość. Odebrano wiadomość. Wyślij wiadomość. Kto jest prezydentem Ukrainy? Nagłówek poziomu 2. To poszła moja informacja, my czekamy na odpowiedź. Patrzcie, ile to trwa. Cały czas czekamy, bo VoiceOver... Odebrano wiadomość. Cześć, to jest Bing. Prezydentem Ukrainy od 2019 roku jest gwiazdka Wołodymyr Zełenski, gwiazdka, który jest również satyrykiem, aktorem i scenarzystą. W lutym 2022 roku Ukraina została zaatakowana przez Rosję i prezydent Zełenski musiał stawić czoła kryzysowi. Czy chcesz wiedzieć więcej o sytuacji na Ukrainie? Odebrano wiadomość.
Cześć, to jest... I tu niestety VoiceOver powtarza drugi raz tą samą wiadomość. To jest minus, to jest po prostu bug. Liczę na to, że to zostanie po prostu poprawione. To nie tylko ją powtarza, ona dwa razy się wyświetla też czasem na ekranie. I tak, co my tu mamy? Pierwsza rzecz to to, że czekamy dość długo na odpowiedź, bo ona musi być skompilowana. Otrzymujemy ją w języku naturalnym, czyli nie listę wyników, tak, jakiegoś dostępu do przeglądarki, do iluś tam stron, tylko mamy odpowiedź dokładnie na to pytanie, jakie zadaliśmy. Po drugie, w przeciwieństwie do czatu GPT, tego wersji trzeciej, zwróćcie uwagę, tutaj mamy informacje aktualne. Mamy informacje z roku 2022 o agresji Rosji na Ukrainę, czyli to nie jest narzędzie sztuczne, jakiś twór, który naukowcy mogą wykorzystywać sobie do jakichś testów. To już jest narzędzie, które pracuje na najnowszych danych, do których cały czas ma dostęp. Niestety, jak też widzimy, to chwilę czasu trwa takie poukładanie nam odpowiedzi w naturalnym języku. To teraz zobaczcie, bo to, że mamy tą odpowiedź w naturalnym języku, to nie znaczy, że zostaliśmy pozbawieni możliwości zweryfikowania tych informacji. Wyślij wiadomość. Wyszukiwanie dla prezydent Ukrainy. Wyszukiwanie dla prezydent Ukrainy. Trwa generowanie odpowiedzi dla ciebie. To są informacje po kolei na ekranie, tak? Poszło moje zapytania, jest informacja o wyszukiwaniu. Trwa generowanie odpowiedzi dla ciebie. Generowanie. Odebrano wiadomość. Odebrana cześć, wiadomość. Odebrano wiadomość. Dwa razy. Cześć, dowiedz się więcej. Początek listy. I teraz mam listę, mogę dowiedzieć się więcej. 1pl.wikipedia.org. Mam wylistowane podstrony, gdzie te informacje zostały zaczerpnięte, z których została złożona finalnie odpowiedź. 2pl.wikipedia.org, 3pl.wikipedia.org, 1. No tu akurat same trzy strony 15. Wikipedii, ale mogę tam wejść i sprawdzić, co to jest? Na ile przycisk. One są aktualne. I teraz, oprócz nazwijmy to bibliografii, skąd pozyskane zostały informacje, do dyspozycji mamy dodatkowe pytania. To, co tam na końcu VoiceOver przeczytał. Tak, powiedz mi więcej. Przycisk. Mamy tutaj przyciski. Nie, dziękuję. Przycisk. Jakie są źródła twoich informacji? Przycisk. Przestań odpowiadać. Wygaszone. No i okej, no to nie, tak, powiedz sprawdźmy, mi więcej. Przycisk. Że tak, chcę wiedzieć nie, więcej. Tak, powiedz mi więcej. Przycisk. Powiedz mi więcej. Stukam w przestań to. Odpowiadać. Czyli już nic nie muszę pisać, stukam tylko w ten przycisk. To moje pytanie. Dla inwazja Rosji na Ukrainę 2022. Wyślij wiadomość. Zostało tak, wysłane. Powiedz mi więcej. Wyślij wiadomość. Tak, powiedz mi więcej. I czekam na odpowiedź. Widzicie, no niestety VoiceOver dwa razy to powtarza, więc to jest minus tego rozwiązania. No, ciągła sprawa tego oczekiwania. To jest jednak rozwiązanie dla cierpliwych osób, dlatego ja też cały czas do was nawijam, żebyście się tu nie zanudzili na śmierć, czekając na odpowiedź. Myślę, że na tym etapie to będzie największa bariera, jeśli chodzi o korzystanie z Binga i w ogóle z takiej formy korzystania ze sztucznej odebrano inteligencji. Wiadomość. Inwazja Rosji na Ukrainę jest bardzo poważnym konfliktem, który zaczął się gwiazdka 24 lutego 2022 roku gwiazdka. Rosja zaatakowała Ukrainę bez ostrzeżenia i próbuje przejąć kontrolę nad jej terytorium. Jest to eskalacja wojny, która trwa od 2014 roku. Konflikt ten jest jednym z najbardziej śmiercionośnych w Europie od czasów II wojny światowej, największą konfrontacją między Moskwą a Zachodem od czasu kubańskiego kryzysu rakietowego w 1962 roku. Konflikt ten ma również duże konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i roli NATO. Czy masz jakieś pytania lub komentarze na ten temat? I tu znowu jest teraz, by VoiceOver zaczął drugi raz czytać nam tą odpowiedź, ale my możemy przejść sobie do tych dodatkowych pytań. Nowy temat. Przestań, czy NATO interweniuje? Jak mogę pomóc Ukrainie? Jak Polska reaguje na to? I mamy teraz tak. Przycisk. Jak Polska reaguje na tę sytuację? Jak mogę pomóc Ukrainie? Czy NATO interweniuje w tym konflikcie? Przestań odpowiadać. Tego typu dodatkowe pytania możemy tutaj sobie zadawać i uzyskiwać na nie odpowiedź. Jak więc widzicie, jest to dość proste, dość intuicyjne, ale też nasze pytanie było stosunkowo proste i jak gdyby udzielenie na nie odpowiedzi też nie było szczególnie skomplikowane. No to ja sobie kliknę w tym momencie nowy temat. Lotki anima, zapytaj usługę. Wielowierszowe powiedzmy, na końcu. Zbliża się majówka, albo nawet nie majówka, mamy w tym momencie zbliża się koniec marca, to ja w takim razie zadam bardziej złożone pytanie, tak żeby ta sztuczna inteligencja miała nad czym
popracować. Na przykład zadajmy pytanie. Kropki 4, tak. Wielkie L, E, spacja. Ile? Ile kosztuje? Spacja. Kosztuje T, Y, G, O, D, N, I, O, W, Y, spacja. Tygodniowy. P, O, B, Y, T, spacja. Pobyt. N, A, spacja. Kropki. Wielkie R, E, C, I, E. Na Krecie. Spacja. Krecie. Powiedzmy. Na A spacja P O C Z O T K U spacja K W I E T T T N I A spacja W spacja H O T E L U spacja krzyż 4 spacja 4 G W I A Z D K O W Y M czterogwiazdkowym spacja gwiazdkowym Z spacja W Y L O T E M spacja Z kropki W A T O W I C znak zapytania Katowic. Okej, okay. No i niech szuka. I to oczywiście też będzie chwilkę trwało, bo aplikacja musi. Tygodniowy pobyt na Krecie na początku kwietnia w hotelu czterogwiazdkowym z wylotem z Katowic. Wyślij wiadomość. Ile... Dobra, ta wiadomość wyszła i czekamy. Teraz myślę, że lista stron. Trwa generowanie odpowiedzi dla ciebie. Trwa generowanie. Będzie o wiele dłuższa i przede wszystkim bardziej zróżnicowana, no bo żeby pozyskać tego typu informacje, o, jeszcze mogłem zapytać na przykład w ofercie Last Minute, ile kosztuje, bo wtedy pewnie więcej stron musiałby ten Bing przeanalizować. No ale myślę, że parę zmiennych dostał. Widzicie, że chwilę to trwa. Wiecie, niby to jest długo, to co teraz on robi, ale z drugiej strony przypomnijcie sobie, jak sami szukaliście tak złożonych informacji. Odebrano wiadomość. Cześć, tu Bing. Chętnie pomogę ci znaleźć najlepszą ofertę na wakacje na Krecie. Uśmiech, roześmiane oczy i zarumienione policzki, buźka. Według moich wyników wyszukiwania, tygodniowy pobyt na Krecie na początku kwietnia w hotelu czterogwiazdkowym z wylotem z Katowic może kosztować od gwiazdka gwiazdka 1661 zł polskich gwiazdka gwiazdka do gwiazdka gwiazdka 2400 zł polskich gwiazdka gwiazdka za osobę w opcji Jalin Slusiwa. Oczywiście, cena może się różnić w zależności od dostępności i terminu rezerwacji. Czy masz jakieś preferencje co do lokalizacji hotelu lub atrakcji turystycznych na Krecie? Odebrano wiadomość. No i zobaczmy, jakie tutaj mamy jeszcze opcje. Udostępnij całą konwersację. Dowiedz się więcej. Jeden fly 4 fry.pl. Najpierw tak. Serwisy, jakie tutaj mamy wylistowane, które zostały odwiedzone. Jeden fly 4 fry.pl. Fly for free PL, EPL. Dwa polisa turystyczna.pl. Polisa turystyczna.pl. Trzy wakacyjna papuga.pl. Koniec listy. Wakacyjna papuga. Jeden. Z. 15. Co to jest? Tak. Chciałabym zwiedzić Knossos. Przycisk. I teraz mamy sugestie. Nie, jestem otwarty, otwarta na wszystkie propozycje. Chciałabym być blisko plaży i mieć widok na morze. Przycisk. No to jest trochę śmiesznie zrobione to, że dla poprawności językowej używane są ciągle chciałbym zamiast chcę, tak? W pierwszej osobie wtedy brzmi to o wiele bardziej naturalnie. Tak. No ale to widzę, że to jest częsty błąd w takich tłumaczeniach z angielskiego przy zachowaniu poprawności przestań politycznej. Przestań odpowiadać. Wygaszony. Tak. Chciałabym być blisko plaży i mieć widok na morze. No okej. Okay. To, do czego zmierzałem, jak Bing mi przerwał, to żebyście się zastanowili, jak wygląda czas w momencie, gdy wy wyszukujecie tego typu złożonych informacji, ile go potrzebujecie, aby dotrzeć do tej podstawowej informacji, którą w tym wypadku była cena obowiązująca w danym okresie, w danym typie hoteli na danej wyspie greckiej z wylotem z danego lotniska. Uwzględniając te wszystkie zmienne, tak naprawdę stracilibyście kilkanaście minut pewnie, żeby odwiedzić wszystkie strony i dokopać się do tych informacji. Tutaj musicie poczekać tak naprawdę kilkadziesiąt sekund, żeby tą informację otrzymać. Myślę, że to pokazuje właśnie sensowność użytkowania sztucznej inteligencji w kontekście złożonych wyszukiwań. No i tu przestań jeszcze nowy temat. Jedną rzecz zapytam chciałbym wam pokazać, dość prostą. Dajmy też tutaj tryb wprowadzania. Udostępnij nowy całą temat. Gdzie to było?
Zapytaj usługę. Nowy temat. Nowy temat. Zapytaj usługę Bing. Wielowierszowe pole tekstowe. Wpiszmy sobie, poprośmy go o jakieś opowiadanie. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. Kropki 4, na przykład napisz Kropka. Spacerze. Dobra. Lotki animation. Orientacja pionowa. Pytanie nasze orientacja pionowa. Wyszukiwanie dla czekolada dla psów. I tutaj pewnie... Napisz proszę opowiadanie o małym czekoladowym piesku, który nie powinien zjadać niebezpiecznych rzeczy na spacerze. Wyślij wiadomość. Poszło zapytanie. Ten proces kreatywny, zwróćcie też uwagę, że ja korzystam z tego zrównoważonego trybu, nie z tego, nazwijmy go, trybu kreatywnego, więc też tutaj nieco dłużej może potrwać, bo już nie chciałem się przełączać na tamtą opcję. Co do zasady, oczywiście powinniśmy korzystać z odpowiednich predefiniowanych rozwiązań i trybów do tego typu rozwiązań. Jakbyśmy chcieli na przykład przygotować sobie cokolwiek, czy CV do pracy, czy jakiś list motywacyjny, tego typu rzeczy, z którymi często mamy problemy, bo nie wiemy, często się to zmienia, inaczej wygląda na przykład CV czy list motywacyjny do jakiejś korporacji, inaczej do organizacji pozarządowej, inaczej do administracji publicznej, więc tutaj w tym kontekście też można zadać takie pytania w wyszukiwarce Bing. Przypominam, że to nie jest czat zewnętrzny, a jedynie wyszukiwarka od Microsoftu Bing i ona przygotuje nam tego typu pismo, które oczywiście po sformatowaniu możemy gdzieś tam i sprawdzeniu, bo żeby nie było, aplikacja też potrafi robić błędy. Wybrano wiadomość. Oto opowiadanie o małym czekoladowym piesku, który nie powinien zjadać niebezpiecznych rzeczy na spacerze. Przecinek, 3 akcent ciężki. Bumble był małym czekoladowym pieskiem rasy Labrador. Uwielbiał bawić się ze swoją właścicielką Zosią i jej rodziną. Każdego dnia rano wychodził z nimi na spacer do parku. Tam spotykał swoich przyjaciół, białego owczarka Bajtka, rudego jamnika Fruśka i czarnego kota Filemona. Bumble lubił też smakować różne rzeczy, które znajdował na swojej drodze. Czasem był to liście, kwiaty, patyki lub kamienie. Ale najbardziej lubił słodkie rzeczy, cukierki, ciastka i lizaki. Nie wiedział jednak, że nie wszystkie słodycze są dobre dla psów. Pewnego dnia Bumble znalazł coś bardzo ciekawego na trawniku. Była to mała tabliczka czekolady, którą ktoś zgubił lub zostawił. Bumble pomyślał, ojej, to musi być pyszne, muszę spróbować. I zanim ktokolwiek zdążył go powstrzymać, pochłonął całą czekoladę. Zosia i jej rodzina byli przerażeni. Wiedzieli bowiem, że czekolada jest bardzo niebezpieczna dla psów. Zawiera ona substancję o nazwie teobromina, która jest bardzo wolno metabolizowana przez czworonogi. Może ona spowodować u nich zatrucie, a nawet śmierć. Szybko zabrali Bumble do weterynarza. Tam lekarz zbadał go i podał mu specjalny lek, który miał wymiotować całą czekoladę z żołądka. Na szczęście Bumble był silnym i zdrowym pieskiem i nic mu się nie stało. Lekarz ostrzegł jednak Zosię i jej rodzinę, żeby nigdy więcej nie pozwalać Bumble'owi jeść czekolady ani żadnych innych słodyczy zawierających kakao. Powiedział im też, że na rynku są dostępne specjalne czekolady dla psów, które są bezpieczne i smaczne dla nich. Zosia obiecała lekarzowi być bardziej uważną opiekunką dla Bumble'a i pilnować go na spacerach, a Bumble obiecał sobie być bardziej rozsądny i nie zjadać wszystkiego, co znajdzie. Od tego dnia Bumble był szczęśliwym pieskiem, który cieszył się życiem ze swoją rodziną i przyjaciółmi, a czasem dostawał od nich specjalną czekoladę dla psów jako nagrodę za bycie grzecznym. 3 akcent ciężki. Odebrano wiadomość. Okay. Oto... czekałem do końca, tak żebyście mogli posłuchać, że tak jak na samym początku językowo ten tekst był wręcz idealnie przygotowany, tak później pojawiło się kilka błędów językowych, stylistycznych, które właśnie w momencie, gdybyście chcieli taki dokument gdzieś puszczać dalej, koniecznie należałoby poprawić. Też słyszycie dziwne takie znaczniki na początku i końcu tekstu. To też są odpowiednie znaczniki, dzięki którym jeśli tworzylibyście opowiadanie na przykład w odcinkach, możecie je później scalać w jedną całość bez dodatkowych informacji w momencie, gdy będziecie generować tego typu treść na zewnątrz, korzystając z funkcji udostępnij. Działa to naprawdę fajnie, jest to fajnie przemyślane.
Cóż jeszcze wam mogę pokazać? Może pokażę wam tryb wprowadzania tekstu. Jak nieprawidłowo działa ta usługa, żeby też tego typu świadomość była, że to nie jest tylko idealna rzecz. Dodajmy nowy temat od razu. Wielowierszowe pole tekstowe. Zadaj mi punkt wstawiania na końcu. I napiszę pytanie. Orientacja zablokowana. Orientacja może zapytam o siebie. 6.4 wielki kim? Znak zapytania. Witek. Lotwi animation. I zobaczmy, czy dobrze poszło w ogóle. Orientacja pytanie. Znaki. Wyszukiwanie dla niewidomy Piotr Witek. Wyślij wiadomość. Kim jest niewidomy Piotr Witek? Wyślij wiadomość. Kim jest niewidomy Piotr Witek? Okej. Ja zadaję pytanie o siebie. Tu wygenerowanie odpowiedzi dla ciebie. Jaką dostanę odpowiedź wygenerowaną. Bo jak to mówią, nie jednemu psu burek, i czego mogę się dowiedzieć od Binga, chociaż i tak już zwróćcie uwagę, że zawęziłem jak gdyby pulę Piotrów Witków do osób niewidomych. Co nam Bing powie na mój temat? Coś odebrano wiadomość. Szuka? Witaj, jestem Bing. Niewidomy Piotr Witek to bytomianin, który zajmuje się promowaniem nowoczesnych technologii dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest też aktywnym społecznikiem, który edukuje dzieci i dorosłych na temat życia osób niewidomych i ich potrzeb. Ma żonę Alicję i psa przewodnika. Odebrano wiadomość. Witaj, jestem Bing. To, przyznam, że jestem zaskoczony, żeby Bing wiedział też od razu, kim jest moja żona. Udostępnij całą ale zobaczmy. Zapytaj usługę Bing. Nowy temat. Czy o coś jeszcze przestań możemy odpowiadać. Dopytać? Jak mogę wesprzeć działalność Piotra Witka? Gdzie mogę posłuchać audycji z Piotrem Witkiem? Patrzcie. Jakie technologie Piotr Witek poleca osobom niewidomym? Co to jest? Jakie technologie może Piotr zobaczmy, Witek poleca jakie osobom? Technologie przestań polecam. Tu jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to jakoś szczególnie nie zajmuję się promowaniem niczego dla dzieci, aczkolwiek zdarzyło mi się kilka razy też demonstrować coś małym dzieciom, chociażby psa przewodnika, jak poopowiadać troszkę na jego temat, ale w życiu bym nie pomyślał, że Bing dogrzebie się do tego typu rzeczy. A chciałem wam pokazać, że po wpisaniu imienia samego i nazwiska, nawet z jakąś dodatkową cechą, wcale te opisy nie są trafione. Więc w tym momencie nie wiem, czy po prostu przez to, że ja już chwilę korzystam z Binga, Bing nauczył się trochę na mój temat, w sensie zlokalizował mnie, zidentyfikował, wie kim jestem i stąd takie precyzyjne wyniki. Możecie to sprawdzić, bawiąc się u siebie i samemu wpisując tego typu informacje. Pewnie odebrano wiadomość. O. Piotr Witek poleca osobom niewidomym różne technologie, które mogą ułatwić im życie i pracę. Na przykład komórki z syntezatorami mowy i powiększalnymi czcionkami, czytniki ekranowe i programy powiększające dla komputerów, aplikacje mobilne do rozpoznawania kolorów, banknotów, kodów kreskowych i twarzy, inteligentne zegarki i opaski do monitorowania aktywności fizycznej i zdrowia, słuchawki Bone conduction do słuchania dźwięków bez zasłaniania uszu, systemy nawigacji i GPS dla pieszych i rowerzystów niewidomych. Piotr Witek prowadzi też podcast o nowych technologiach dla osób niewidomych, który można znaleźć na stronie tyflopodcast.net. Odebrano wiadomość. Piotr Witek... No okej, okay. To przyznam wam po raz kolejny, że jestem w szoku. Myślę, że to jest kwestia właśnie tego tylko i wyłącznie, że uczy się Bing, ponieważ gdy kiedyś zadałem mu pytanie właśnie o siebie, to napisał mi wiele bzdur, zupełnie nie mających nic wspólnego z prawdą, a nie uczyłem go później w żaden sposób, nie doprecyzowywałem moich pytań, po prostu raz mu zadałem pytania o siebie i teraz mówię, a to wam zademonstruję, jak to słabo działa, a tu zobaczcie, Bing sam się nauczył, więc to jest właśnie ta sztuczna inteligencja w tym momencie od Microsoftu, którą chciałem wam zademonstrować. Gdybyście mieli do mnie jakiekolwiek pytania, to śmiało pytajcie, czy w komentarzu pod tym nagraniem, czy na mojej szufladzie, chętnie odpowiem, jak tylko będę wiedział. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.